Witam w piątym już odcinku mojego vloga. Słuchajcie, jest chyba 5:30 rano i już 29-30 stopni, także uff, zaraz zaczynam bieganie. A dzisiejszy odcinek vloga chciałbym poświęcić temu, jak osiągnąć sukces. Kilka zasad czy złotych rad, jak osiągnąć sukces. Pierwsza sprawa, codzienne czytanie książek. To jest mega kluczowe, jak zobaczycie sobie wielu mentorów, wielu ludzi, którzy się na tym znają, którzy odnieśli sukces, tacy jak Warren Buffett, Bill Gates, Oprah. Tak naprawdę każdy poświęca kilka godzin dziennie na czytanie, na uczenie się tak naprawdę nowych rzeczy. Bardzo ważna sprawa. Kolejna rzecz. Planowanie swojego dnia czy tygodnia z góry. Staram się to robić, staram się wyznaczać sobie zadania i z priorytetami na dane dni po to, żeby gdy wstaję rano i zastanawiać się, co mam dzisiaj do zrobienia, co mnie przybliży do moich celów, tylko żebym podążał według wcześniej zaplanowanego schematu. Kolejna rzecz. Twoje zdrowie. To jest bardzo ważna sprawa. Nie możesz go zaniedbać w pogoni za sukcesem. Także uprawiaj sport, pij dużo wody, odżywiaj się odpowiednio. Ja osobiście jestem na diecie ketogenicznej, biegam kilka razy w tygodniu. Twoje zdrowie jest bardzo ważne, to jest inwestycja w Twoją przyszłość. Następna rzecz, rób w pierwszej kolejności rzeczy najważniejsze. Te priorytetowe, które coś wnoszą do Twojego życia, przybliżają Cię do osiągnięcia sukcesu. Nie trać czasu na media społecznościowe, na telewizję, na niepotrzebne rzeczy. Skup się w pierwszej kolejności, najlepiej od samego rana, na rzeczach najistotniejszych dla Ciebie. Następna rzecz. Ucz się od ludzi, których podziwiasz. W internecie, w książkach można znaleźć naprawdę bardzo mądrych ludzi, mentorów, od których jesteś w stanie się bardzo dużo nauczyć. Szkoda tracić swój czas na nauczanie się na własnych błędach. Lepiej uczyć się właśnie od tych ludzi, których się podziwia, którzy odnieśli sukces, którzy doszli do miejsca, w którym my byśmy chcieli być. Następna sprawa. Miej swoje cele zawsze przed sobą. Powtarzaj sobie codziennie, co chcesz osiągnąć, jakimi krokami chcesz do tego dojść. Przepisuj codziennie sobie swoje cele, po to, żeby one się wyryły w Twojej podświadomości, żeby to było dla Ciebie tak naturalne jak oddech. Mówi się, że jeśli nie wiesz, gdzie chcesz dojść, to nigdy tak naprawdę nie będziesz wiedział, czy już tam doszedłeś, czy osiągnąłeś sukces. Musisz sobie postawić swoje cele, muszą one być jasne, o tym już mówiłem w moim vlogu. Musisz sobie codziennie je powtarzać, codziennie je uświadamiać. Następna sprawa. Działaj. Działaj. To jest pewnie najtrudniejsza rzecz. Nawet jeśli coś jest, wydaje się na początku straszne, coś jest wielkie, nie wiesz jak to do końca osiągnąć, zacznij od małych kroków, ale działaj. Jeśli nie postawisz tego pierwszego kroku, to tak naprawdę nigdy się nie przybliżysz do swojego celu. Działanie jest mega, mega istotne. A kolejna rzecz, musisz mieć powód do zmian w swoim życiu. Musi to być bardzo silne. Dlaczego? Ta motywacja musi być na tyle silna, żebyś chciał coś w swoim życiu zmienić, żebyś był gotowy na różne problemy, które się pojawią. To musi być na tyle silne, że albo tego tak bardzo chcesz, że śnisz o tym, tak? Myślisz o tym w dzień i w noc, albo musisz tak źle się czuć w obecnej sytuacji, że nie jesteś w stanie już tego dłużej wytrzymać. Te dwie motywacje są na tyle silne, że pozwolą Tobie pozostać, skupić się na działaniu i pozostać w tym działaniu, w tym mindsetzie, w tym dążeniu do celu przez długi czas i najprawdopodobniej przybliżysz się do swojego sukcesu i ten sukces osiągniesz. Tak, to są takie podstawowe według mnie rzeczy, które są niezbędne, żeby osiągnąć sukces i tego sukcesu życzę sobie i Tobie. Do zobaczenia.